Szabat Shalom, witam wszystkich. Jest właśnie szabat i postanowiłem nagrać filmik właśnie odnośnie tak zwanej Eucharystii, czy też Wieczerzy Pańskiej, z którym jak ja miałem problem, po prostu żeby to pojąć i myślę, że wielu ludzi ma z tym problem. Jedni są uczeni przez Kościół katolicki, że to prawdziwe jest. To się zamienia podczas mszy świętej. Prawdziwy pokarm, jakby. No jest to prawdziwy pokarm, ale że chleb się zamienia w ciało, a wino w krew. I tutaj właśnie chciałem powiedzieć, jak jest naprawdę, że tak powiem. Bo apostołowie nie. Apostołowie nie nazywali tego ciałem i krwią. Dopiero to jakiś mnich tam wymyślił w 900 roku, a Kościół uznał to w 1260 chyba tam roku uznał to dopiero. Najpierw chciał zabić tego mnicha, który to wymyślił, więc jak widzicie, przez 900 lat nikt nie miał takiego pomysłu, żeby uznać 900 lat po śmierci Chrystusa, nikt nie ma pomysłu takiego, by stwierdzić, że to jest faktyczne ciało, to jest krzyża, tak? Bo tak twierdzi Kościół katolicki, że to jest faktyczne to ciało, które było na krzyżu i ciało i krew, która została przelana za nas. I teraz, co jest fajne, jak Słowo Boże nam to mówi, to w Ewangelii Jana nie ma nic odnośnie jakby tego łamania się chlebem Jezusa na wieczerzy i spożywania właśnie wina, dzielenia się kielichem. I jest coś, co powinno przykuć naszą uwagę. Ewangelii Jana 6, zacznę czytać tutaj o 44. I tutaj jest wyjaśniony sens właśnie i ten właśnie problem jakby, czy to jest ten prawdziwe ciało Jezusa i krew Jezusa, czy to jest tylko jakby taka przenośnia, tak? Jezus tu użył takiej przenośni, żeby zobrazować coś, bo po prostu Jezus był jakby, no po prostu chciał im pokazać, żeby zaczęli myśleć tak na duchowy sposób, nie tylko cielesny i to co po prostu widzą i dotykają, tylko żeby sięgnęli czegoś wyżej. No zacznę czytać tutaj. To jest Jana 6:44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie przyciągnie mój ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Przecież prorocy zapisali, wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto posłuchał Ojca i przyjął Jego naukę, przychodzi do mnie. I nie dlatego, że zobaczył Ojca, Ojca bowiem zobaczył tylko ten, kto przychodzi do Boga. Uroczyście zapewniam was, ten, kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi przodkowie jedli na pustyni mannę, a pomarli. To jest natomiast chleb, który zstępuje z nieba, aby każdy, kto go spożyje, nie zaznał śmierci. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Wtedy Żydzi zaczęli się sprzeczać między sobą, pytając, jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Jezus więc oświadczył, uroczyście zapewniam was, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym, bo moje ciało naprawdę jest pokarmem, a moja krew naprawdę jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we mnie, a ja w nim. Podobnie jak mnie posłał Ojciec, który żyje, i ja żyję dzięki Ojcu, tak również ten, kto mnie spożywa, będzie żył dzięki mnie. To jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba, inny od tego, jaki jedli przodkowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. O tym mówił Jezus w synagodze, gdy nauczał w Kafarnaum. Wielu z grona jego uczniów, którzy to usłyszeli, stwierdziło: ta nauka jest trudna do przyjęcia. Któż może tego słuchać? Jezus, świadom, że jego uczniowie oburzają się na to, co mówił, zwrócił się do nich: tak was to gorszy? A co będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był poprzednio?
To duch daje życie, ciało nie przydaje się na nic. Słowa, które wam powiedziałem, są właśnie duchem i życiem. Wśród was są jednak tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział o tych, którzy nie wierzyli oraz o tym, który miał go zdradzić. I dodał, dlatego właśnie powiedziałem wam, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli ojciec mu tego nie da. Odtąd wielu jego uczniów wycofało się i już więcej z nim nie chodziło. Jezus zapytał 12, czy i wy chcecie odejść? Na to odparł Szymon Piotr. Panie, do kogo mielibyśmy pójść? Przecież Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i przekonaliśmy się, że Ty jesteś świętym Boga. I teraz co tutaj rozumiemy z tego? No, Jezus mówi, że kto nie będzie spożywał Jego ciała, że to jest prawdziwy pokarm, Jego krew prawdziwym jest pokarmem, tak? I teraz jak to sprawdzić na podstawie Pisma Świętego? Możemy uzyskać odpowiedź właśnie o co Jezusowi chodziło. Jezus tu od razu tłumaczy tym, którzy chcieli od Niego odejść, to jeszcze im to wytłumaczył na sam koniec. Tak was to gorszy? Powiedział i od razu tłumaczy. To duch daje życie. Ciało na nic się nie przydaje. Słowa, które wam powiedziałem, są właśnie duchem i życiem. I Jezus Chrystus mówił po prostu, że Bóg jest duchem i trzeba, żeby mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Jezus powiedział, że Bóg jest duchem, tak? Dlatego my mamy się narodzić z ducha, nie tylko z ciała. Tutaj powiedział też do Piotra, że po prostu... Co tutaj powiedział? Nie, to wcześniej... Gdzieś wcześniej było. No dobra, nieważne. Mianowicie powiedział, że ci, którzy się nie z ciała i z krwi narodzili, ale z ducha, tak? No i został czas, mówił, że trzeba się narodzić z ducha. No ale co tutaj wiemy? Po prostu krew w Biblii, Bóg mówił, zakazał spożywać krwi i jakby powiedział, że dlatego, że w krwi zawarte jest życie. Że w krwi zawarte jest życie. Jezus jest życiem, tak? Jezus przyszedł dać światu życie i ciało z Ewangelii Jana z samego początku wiemy, że ciało stało się słowo ciało się stało się słowo stało się ciałem i po prostu tu mamy teraz jakby krew równa się życie, ciało równa się słowo, czyli ta krew Jezusa to jest to życie, które on nam ofiarował, ciało Jego to jest słowo. Po prostu to jest to. Słowo, jeżeli my nie widzimy Boga, jak mamy Go poznać? Jak mamy o Nim się czegoś dowiedzieć? Jak On nam ma coś przekazać? Bóg, którego nie widzieliśmy. No mówił, dał nam swoje słowo. I Ewangelia Jana mówi o tym, sam początek. Na początku było słowo, a słowo było Boga i Bogiem było słowo. Przyszło do swojej własności, lecz swoi go nie przyjęli, tych zaś, którzy je przyjęli, obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi. To są ci, którzy wierzą w Jego imię. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I teraz Biblia tłumaczy, że słowo stało się ciałem. Jeżeli chcesz spożywać prawdziwe ciało Boga, to po prostu to nie jest ten chleb, tylko to jest po prostu symbol tego, że Jezus naprawdę, że nas łączy tym słowem, że my się dzielimy tym słowem. To jest symbol. To samo z Jego krwią, Jego życiem. Mówiąc Ewangelię, dzielimy się Jego życiem, dzielimy się życiem, dzielimy się Jego ciałem, Jego słowem. Dlatego spożywam to, wiemy, że On nam dał to życie, że On za nas umarł. Dlatego ilekroć spotykamy się i pijemy właśnie z kielicha pańskiego, czy dzielimy chleb. I tak apostołowie to mówili, że to był chleb, że dzielili, na łamaniu chleba się spotykali, pili z kielicha pańskiego jakby. No to dlaczego nie nazywali tego, że to jest krew Boga, czy po prostu ciało Boga. Po prostu wiedzieli, że to nie jest to. Że po prostu, gdyby to nawet było tak naprawdę ciało i krew,
jeżeli wrócimy do Starego Testamentu i zobaczymy, że nawet nie można się było dotknąć Boga, tak jakby Arka Przymierza była bardzo traktowana, tak jakby nie można było dotykać, tylko lewici mogli dotykać. A druga rzecz, jeżeli mamy osoby opętane i w Kościele katolickim, i w ogóle na świecie, którzy przyjmowały tam, powiedzmy, tak zwaną Eucharystię i byli opętani. Nie mogli, Kościół naucza, że tak czy siak to zawsze zamieni się w ciało i w krew. Nie mogliby tego przyjąć, gdyby mieli demony, a przyjmują to. A gdyby to przyjęli, to powinno nastąpić uwolnienie. Egzorcyzm powinien zadziałać, jak nie wiem, no uwolnienie powinno się stać, tak? Kto się tylko dotykał z kraju szat Jezusa, był uleczony. Powinni ludzie być uleczeni, czy coś takiego. No i co jest ważne też, że po prostu są jakieś tam cuda eucharystyczne, czy coś takiego. I słuchajcie, no, to jest coś takiego, że Pan Bóg zsyła na ludzi czasami to, co chcą, jakby, żeby otworzyć im oczy. Bo jeżeli ten cud eucharystyczny miał gdzieś miejsce, zamienienie w prawdziwe tam jakieś ciało i w prawdziwą krew, tak się mogło stać. Dlaczego nikt tego nie spożył? Że spożywają to codziennie tam na mszy, nie? Dlaczego nikt tego nie spożył? Czy mógł to by dotknąć, gdyby to było to same ciało? Druga rzecz, gdy Jezus na wieczerzy mówił, że po prostu to jest moje ciało, to jest moja krew, to czy oni faktycznie już spożywali ciało i krew z krzyża, jak naucza Kościół katolicki, które po prostu, które się jeszcze nie wykonało, ta sprawa się w ogóle nie miała miejsca jeszcze, ta wieczerza była przed śmiercią Jezusa, więc jak mógł powiedzieć Jezus, że to jest te moje ciało, to jest ta moja krew, tak? Po prostu, lub też, gdy zmartwychwstał Jezus, to przecież też zmartwychwstał jakoś, tak? Widzieli go, dotykał apostoł, tak? Tomasz, uczeń Jezusa, dotykał ciała. Więc może to już było inne też ciało, już to nie będę wnikał w szczegóły, ale po prostu to nie trzyma się kupy. I tutaj słowo, jeżeli użyjemy tylko Słowa Bożego, żeby wyjaśnić to, żeby to zrozumieć, to zrozumiemy właśnie, że to Jezus dawał uczniom chleb, i mówił cały czas, że szukacie mnie z powodu, gdy rozmnażał chleb. Nie szukacie mnie z powodu, że dokonałem cudu, tylko dlatego, że nasyciliście się, że wasze brzuchy były pełne. I to samo działo się na pustyni, gdy myśleli, że Mojżesz dał im chleb jako znak z nieba, i Jezus mówił: nie Mojżesz wam dał ten chleb na pustyni, to mannę, tylko ojciec mój, tak? Nie o taki pokarm, jakby powinniśmy zabiegać, który przemija, który manna przeminęła, zjedli, najedli się i przeminęła. Co mówi Jezus dalej? Że słowo Jego nigdy nie przeminie. Niebo i ziemia przeminie, ale słowa moje nie przeminą. I to jest ten pokarm, którym powinniśmy się karmić. To jest właśnie Jego faktyczne ciało. Bo Bóg jest duchem. Jeżeli mówimy, że Boże ciało, jest nawet takie święto, Boże ciało, to czy tam jest po prostu, czy oni celebrują tego ducha, Ducha Bożego, że Bóg jest duchem? Czy w monstracji, w jakiejś monstrancji, w jakichś tam puszkach metalowych pokazują po prostu opłatek jakiś. I to jest pokarm, który zjesz i on przeminie. I tak jak już mówiłem, wiele osób, które są opętane, jedzą ten pokarm i nie wygania to z nich demonów, nic to nie pomaga im, a nawet mógłbym powiedzieć, że nawet jeszcze gorzej się z nimi dzieje. I po prostu nie o taki pokarm powinniśmy zabiegać. Widziałem też, sam świadkiem byłem w kościele angielskim, jeszcze kiedy byłem katolikiem, że gdy rozlała się ta krew, tak, z tego pucharu, te wino się rozlało po rękach człowiekowi, który udzielał tej krwi Jezusa, mówił krew Chrystusa, tak,
ciało Chrystusa, krew Chrystusa. No i ta krew się rozlała. No i on po prostu wtarto w chusteczkę, później chusteczkę wyrzucił na podłodze, to było. Nikt tego nie, nie. On też to zatuszował, jakby, że to rozlał. No, no, no nie wiem, no powinien to zlizywać z podłogi. I wtedy też zrozumiałem, Bóg otworzył mi oczy, tak? I teraz, jak ktoś wam będzie mówił, że jakieś cuda są eucharystyczne czy coś, to dlaczego, jeżeli to jest ta prawda, to jest tak samo jak z tym płótnem, na którym tam widać niby twarz Jezusa i to wszystko, ten całun. Z Ewangelii wiemy, że powinny to być parę części, tak? Z Ewangelii, gdy zmartwychwstał Jezus, widzimy, że powinno być to parę części, a całun jest w jednym kawałku. To jest dziwne. Więc Słowo Boże będzie cię prowadzić, pokazywać ci prawdę, ale prawda będzie ciężka do zniesienia. Słowo Boże jest też prawdą. Jezus mówił, ja jestem prawdą, drogą i życiem. I teraz droga to Słowo Boże. Prawda to Słowo Boże. To są to wszystko, co mówię teraz, to wiem z Pisma Świętego, tak? No po prostu wszystko nam mówi, że to jest Słowo. Słowo Boże jest to prawdą, drogą, życiem, a Słowo stało się ciałem, tak? Było na początku. Bóg jest duchem. To wszystko wiemy, tak? I Jezus tu mówił właśnie w Ewangelii Jana 6, że po prostu prawdziwy ten, bo oni słusznie niby chcieli odejść, bo to nie było zgodne z Pismem Świętym, żeby spożywać krew, bo Bóg tego zakazał, ale Bóg chciał im to pokazać jakby szerzej to, na duchowy sposób. I później im to powiedział, gdy już byli gotowi odejść, to po prostu powiedział im, że Duch daje życie, że słowa są tym życiem, tak? Te słowa, które mówi, że to jest ten jego pokarm, który mamy spożywać. To jest to jego ciało, które mamy spożywać. No i właśnie. Tutaj jest też w Ezechiela. Tak, żeby trochę uzmysłowić ludziom, że Jezus jest tym samym Bogiem. Nie jest jakimś nowym Bogiem innym. Jest pasterzem. Jest. Jezus jest pasterzem owiec. Teraz Ezechiela mamy, to jest 34 od 7, tak w połowie. Rozproszyły się moje owce, nikt się nie troszczy o nie, nikt ich nie szuka. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe. Na moje życie wyrocznia Boga, Pana Boga. Moje owce stały się łupem, moje owce stały się żerem dla dzikich zwierząt i nie mają pasterza, bo pasterze nie troszczą się o moje owce, lecz pasą samych siebie, a moich owiec nie pasą. Dlatego słuchajcie, pasterze, słowa Jahwe. Czyli mają paść was nie tym opłatkiem, nie tym wszystkim, tylko słowem. Od początku tak było. I tutaj Bóg mówi, tak, że owce stały się tym żerem. A moich owiec nie pasą, dlatego słuchajcie, pasterze, słowa Jahwe. Kiedy Jezus mówi do apostoła Piotra, że paś owieczki moje, to mów im moje słowo. Słowo po prostu. Widzimy, żeby jakiś papież mówił słowo Boże, tam mówi coś tam, przeplata, ale katechizm jest najważniejszy, tak? I teraz lecz paszą samych siebie, a moich owiec nie pasą. Dlatego słuchajcie, pasterze, słowa Jahwe. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja jestem przeciwko pasterzom. Upomnę się o nich, o moje owce. Sprawię, że nie będą już paść moich owiec. Nie pozwolę, by pasterze paśli samych siebie. Wyrwę moje owce z ich ust. Nie będą ich łupem. Tak mówi Bóg. Tak mówi Pan Bóg. Ja sam będę się troszczył o moje owce i sam będę ich doglądał, jak pasterz dogląda swojej trzody, gdy jest wśród swoich rozproszonych owiec. Tak ja będę doglądał moich owiec. Uwolnię je z wszystkich miejsc, gdzie zostały rozproszone, w dzień mglisty i pochmurny. Wyprowadzę je pomiędzy narodów i zbiorę z obcych krajów i wprowadzę je do ich kraju. I teraz będę ich pas na górach Izraela. No, można to czytać cały czas, ale co chciałem powiedzieć?
Tak mówi Pan Bóg. Ja sam będę troszczył się o owce i sam będę ich doglądał. Tak mówi Pan Bóg. Ja sam będę troszczył się o moje owce. Sam będę ich doglądał. I teraz my dzięki Jezusowi możemy to zrozumieć. On jest tym pasterzem. Wypełniły się słowa Boga, tak? Słowo ciałem się stało. Bóg pas te owce, tak? Teraz też pasie te owce i po prostu włożył te słowa do ludzi. Każdy jest dostępny te słowo dla każdego praktycznie. My je powinniśmy głosić jak najbardziej. I tu też dobry pasterz 34. Pan przemówił do mnie w tych słowach: Synu Człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. O, no i właśnie, czy teraz pasterze karmią się Słowem Bożym? Czy to w ogóle tak wygląda? Czy ci ludzie, którzy uznają się za pastorów, za jakiś tam księży, czy coś takiego, czy oni pasą owieczki Jezusa Chrystusa? Czy oni pasą Słowem Bożym, tym właściwym pokarmem? Czy po prostu jakimś kwasem faryzeuszów? Właśnie kwasem. Kwasem faryzeuszów jest w każdej religii, jest jakaś książeczka. Ja chodzę po wielu kościołach i wiem, jak to wygląda. Jest tam tylko urywki z Pisma Świętego, aby dopracować to do, jakby dopasować to do swojej teologii. I po prostu każdy kościół mówi, jest wyjątkowym kościołem. I tak to powstaje. A gdy powiesz czyste słowo Boże, wystrzegasz się kwasu faryzeuszów, wystrzegasz się jakichś ludzkich nauk, które mogłyby przysłonić słowo Boże, wtedy jesteś niewygodny, wtedy mówisz prawdę i nie chcą słuchać. Nie chcą słuchać. Ale czy nie chcą słuchać tych ludzi, czy nie chcą słuchać Słowa Bożego? Nie chcą słuchać Słowa Bożego. I tutaj w Ezechielu 3, 7 Bóg mówi tak. Lud Izraela jednak nie będzie chciał Cię słuchać, bo i mnie nie chce słuchać. Cały lud izraelski jest bezczelny i uparty. Dlatego ja czynię Ciebie równie nieustępliwym i twardym jak oni. I tu Bóg mówi wiele razy. Mówi też, że nie Ciebie odrzucili, ale mnie odrzucili. No tutaj też w Ezechiela mówi to samo. Czy, że nie chciał słuchać Jego. No przecież nie chciał słuchać tego Słowa Bożego, czyli samego Boga nie chcieli ludzie słuchać. I tak jest cały czas. Już mówiłem w innych filmikach, że nie chce się, zatyka się uszy na Słowo Boże. To jest też Ezechiela 2. Rzekł do mnie, Synu Człowieczy, wstań, będę do Ciebie mówił. Gdy to powiedział, wstąpił we mnie Duch. Postawił mnie na nogi i słyszałem tego, który mówił do mnie. No tu się zaczynał na chwilę, wstąpił we mnie Duch. Czyli Duch Boży był wcześniej. Tak? Kurczę, no Duch Święty jakby, tak, wstąpił w Niego. Nie jest tak, że później oczywiście też Jezus poszedł do Ojca i posłał swojego Ducha na nowo, bo gdy był tutaj, to On głosił te słowo wszystkim. I jest teraz tak. Tego, który mówił do mnie. Powiedział mi, Synu Człowieczy, posyłam Cię do Izraelitów, do ludu buntowników, którzy wystąpili przeciwko mnie. Oni i ich ojcowie sprzeniewierzali się mi aż po dzień dzisiejszy. Są oni synami o zuchwałym obliczu i zatwardziałym sercu. Posyłam Cię do nich, abyś im powiedział, tak mówi Pan Bóg. Oni zaś, czy usłuchają, czy nie, są bowiem narodem buntowniczym, będą wiedzieli, że jest wśród nich prorok. Ty zaś, Synu Człowieczy, nie bój się ich i nie lękaj się ich słów. Chociażby Cię otaczali szydercy i pyszałkowie i chociażbyś siedział na skorpionach. Nie bój się ich i niech Cię nie zrażają ich słowa, bo są oni narodem buntowniczym. Tam dalej też, jak wykaże, zjeść zwój, w którym są jakby biadania tego narodu, który narzeka jakby na te władze Izraela czy coś takiego, tak to widzę. No ale co tu jest napisane? Czy będą słuchali, czy nie? Masz im mówić. Żebyś był bez winy. Tam dalej też mówi, że po prostu jak nie ostrzeżesz ludzi, do Jeremiasza mówi, to dotyczy się do każdego z nas. Jeżeli nie ostrzeżemy ludzi, dlatego nagrywam też te filmy. Jeżeli Bóg coś mi pokazuje, otwiera mi, mówi mi prawdę i ja to zachować chcę dla siebie, to jestem winien tego, że ty grzeszysz tak jakby.
I to jest właśnie to, co mówi Jezus, gdy posyła uczniów. Odpuszczajcie grzechy. I ludzie myślą, że odpuszczajcie grzechy, to znaczy w konfesjonale, spowiedzi, nie, nie, odpuszczajcie grzechy, czyli jakby mówcie im o mnie, o możliwości, że jest ktoś, kto ma moc odpuścić im te grzechy, bo nie znali Boga, nie znali Jezusa, tak? Nie mogli być po prostu mieć odpuszczonych grzechów, nie znali Boga prawdziwego tam. I Bóg ich posyła, tak? I nas też posyła, żeby ludzie poznali Boga i Jego wolę, bo ktoś powie, że zna Boga. No każdy słyszał coś o Chrystusie, ale czy słyszy, co to jest grzech? A Jezus mówi, że posyła swojego ducha, żeby pouczył świat o grzechu, że przyszedł przynieść miecz na ziemię, który podzieli człowieka z domownikami jego. I tutaj jest też tak, że właśnie czy będą słuchali, czy nie będą, masz to mówić, nie? Ja to mówię. Staram się. I to nie to, że ja się uznaję za jakiegoś proroka czy coś, tylko po prostu czuję to sam w sercu, że jeżeli Bóg mi objawił na tyle Słowo Boże i pokazuje mi, jaka jest Jego wola i widzę, że to jest dobre, no nie mogę tego zatrzymać dla siebie, muszę to mówić, tak, ludziom, żeby po prostu sięgli prawdy, żeby po prostu czytali Biblię, czytali Słowo Boże, żeby ich to zainspirowało w jakiś sposób, że prawda jest właśnie w Słowie Bożym. No i dalej. Mam tego trochę. 9:12. Jeremia 9:12. Jahwe powiedział: porzucili moje prawo, które im dałem. Nie słuchali mojego głosu i nie poszli za nim. Postępowali według zatwardziałości swego serca i poszli za Baalami. I teraz za Baalami. Baal znaczył Pan. I teraz wszyscy praktycznie z Biblii tam albo wyrzucili imię Boga, albo nie wiem, i właśnie mogą postępować za tymi Baalami. Nie mówię, że wszyscy, niektórzy są nieświadomi tego, ale tam na górze, ja nie wiem, czy są nieświadomi ci ludzie u władzy. Mogą być świadomi o tym. I po prostu powodzi im się tu na ziemi i chcą służyć temu Bogowi, jak to nazwać. No, a z tego, co wiemy, co Jezus dla nas uczynił, powinniśmy słuchać się słowa właśnie i nie grzeszyć. Nie iść za tym światem, jakby powiedzieć to. Do czego zmierzam? Tutaj szukam kawałka, który mówi, o, i chyba jest, to jest Izajasza. A Jahwe widział, że nie ma prawości. Izajasza to jest 59, 59, 15, albo może jeszcze wcześniej, 14. I tak prawość została usunięta, a sprawiedliwość odstawiona daleko, bo prawda jest podważana publicznie, a szczerość nie może dojść do głosu. Prawda została wygnana, a kto nie chce popełnić zła, pada ofiarą grabieży. A Jahwe widział, że nie ma prawości i to mu się nie podobało. Widział, że nikt nie staje w jej obronie i bardzo się nad tym zdumiał. Wtedy sam podniósł zbawcze ramię i spał się na swej sprawiedliwości. Jak pancerz założył sprawiedliwość i hełm zbawienia na głowę. Strój odpłaty włożył jak szatę. Żarliwością okrył się jak płaszczem. Odpłaci stosownie do uczynków. Swoim wrogom gniewem. Swoim przeciwnikom odwetem. I tutaj jest o zbroi Bożej, nie? I o zbroi Bożej jest. I co nam mówi właśnie Słowo Boże, taki odnośnie zbroi Bożej. O, jest. No bo tutaj jest w Starym Testamencie, to jest Izajasza, że po prostu jeszcze raz to przeczytam. Wtedy sam podniósł zbawcze ramię i spał się na swej sprawiedliwości, jak pancerz założył sprawiedliwość i hełm zbawienia na głowę. I tutaj mamy do Efezjan w liście 6:10. W końcu bądźcie mocni w Panu, Jego potężną siłą. Włóżcie pełną zbroję Bożą, abyście zdołali przeciwstawić się zasadzkom diabła. Nie walczymy bowiem przeciw krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom i władzom, przeciwko władcom tego świata, ciemności
ciemności przeciwko złym duchom na wyżynach niebieskich. Dlatego nałóżcie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły mogli stawić opór i ostali się dzięki pokonaniu wszelkich przeszkód. Stańcie więc i przepaszcie wasze biodra prawdą, załóżcie pancerz sprawiedliwości, a na nogi włóżcie gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Tarcze wiary, zawsze miejcie tarczę wiary, której będziecie mogli, dzięki której będziecie mogli gasić wszelkie ogniste pociski złego. Przyjmijcie też hełm zbawienia oraz miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Jezus przyszedł dać, rzucić na świat miecz. W Apokalipsie też z ust Jezusa wychodzi miecz. I tchnienie mózg swoich też diabła zniszczy. Więc widzimy wtedy w pełni. Pismo Święte same siebie tłumaczy. Trzeba studiować Pismo Święte troszeczkę, ale też się nie pogubić, żeby nie myśleć, że tu zbawienie będzie, tylko po prostu, żeby dojść prawdy. Bo zbawionym się już jest z wiary w Jezusa Chrystusa, w Boga, tak? I teraz, ale potem Bóg właśnie wkłada, kiedy nawrócimy się do Niego, to On cały czas chce, żebyśmy się nawracali w Jego kierunku, a nie świata. I wkłada nam Słowo Boże w serca, prawo i Ducha Świętego, tak? Żeby nas pouczał, tak? I tutaj jest właśnie, stańcie więc w pełnej zbroi Bożej. To mówi Stary i Nowy Testament, to nie jest inny Bóg. Cały czas to samo zbroję musimy mieć na sobie. Prawości Boga. Bóg jest sprawiedliwością. Bóg jest sprawiedliwy. Jeszcze coś tutaj jest. 58. Wołaj donośnie, nie ustawaj, podnoś głos jak dźwięk rogu i oznajmij mojemu ludowi jego występki, domowi Jakuba jego grzechy. To mnie szukają każdego dnia i gorliwie zdobywają wiedzę o mych drogach, jak naród, który czyni sprawiedliwość i nie porzuca praw swojego Boga. Proszą mnie o sprawiedliwe sądy, gorliwie starają się być blisko Boga. Dlaczego pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy się, a nie zwracałeś uwagi. Oto w dniu naszego postu załatwiacie swoje sprawy. Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i wykorzystujecie swych pracowników. Oto pościcie wśród waśni i sporów, bijecie niegodziwą pięścią. Nie poście tak jak dzisiaj. Jeśli chcecie, aby wasz głos był słyszany w górze, czyż post, jakiego pragnę, to dzień, w którym człowiek się umartwia? Czyż jest nim zwieszenie głowy, jak trzcina albo leżenie w worze i popiele? Czyż coś takiego możesz nazwać postem i dniem miłym Panu? Lecz taki jest post, którego pragnę. Zdjąć kajdany bezprawia, rozwiązać więzy jarzma, wyzwolić uciemiężonych, połamać wszelkie jarzmo, z głodnym dzielić się chlebem, przyjąć do domu biednych i bezdomnych, przyodziać nagiego, którego zobaczysz, i nie odwracać się od swoich bliskich. Wtedy jak jutrzenka zabłyśnie twoje światło i szybko zabliźnią się twoje rany. No i teraz widzimy tutaj, że to jest Stary Testament cały czas Izajasza. Ale może niektórzy odnoszą wrażenie, że to właśnie Jezus mówił. Ja takie wrażenie odnoszę, bo Jezus to mówił, że na końcu tam przyjdą do Niego, oddzieli barany od kozłów i powie do nich: fajnie, że żeście nakarmili ubogiego, tak, bo to tak jakbyś karmił Jezusa, tak, że po prostu te dobre uczynki, które można dawać. I tu mówi o sprawiedliwości, mówi, że tam też mówi tak, że nieprawi, niektórzy byli prawi. I tutaj Bóg pokazuje, czym jest prawość. Prawość oznajmia Bóg, nie jakiś kościół, tylko Bóg i Duch Święty, tak, nas poucza o tej prawości. No i tutaj musicie w to się zgłębić, to jest Izajasza 58:1. I co mówi? Jaki prawidłowy post jest? Lecz taki jest post, którego pragnę. Zdjąć kajdany bezprawia. Bezprawia. Kajdany bezprawia. Pan Bóg jest sprawiedliwością, jest prawy. I tu jest jeszcze
Izajasza też 59, 1. Bo oto ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mógł wybawić, ani jego ucho nie jest głuche, aby nie mógł usłyszeć. Ale to wasze winy są tym, co oddziela nas od waszego, co oddziela was od waszego Boga. I wasze grzechy sprawiają, że ukrywa się przed wami, by nie słuchać. Bo wasze dłonie są splamione krwią i wasze palce i winą wasze palce. Wasze wargi mówiły kłamstwa, wasz język szepcze nieprawość. Nikt nie troszczy się o sprawiedliwość i nikt nie dochodzi swych praw uczciwie. Polegają na fałszu, rozpowiadają kłamstwa, są brzemienni w ucisku i rodzą niegodziwość. I to jest też właśnie, że Bóg mówi o tym właśnie też, że jego jakby, że niektórzy nazywają dobro złem, a zło dobrem. Po prostu pomieszali to. I tak samo jest teraz właśnie w tym świecie. Po prostu niektórzy ludzie nazywają na przykład światłość ciemność, czy ciemność światłem. Po prostu to tak jest jak na pustyni właśnie. Bóg był światłością dla tego Izraela, a ciemnością był dla po prostu Egipcjan, którzy gonili, dla Faraona. I uważajcie, żeby tak nie było dla was. Żeby Bóg nie był dla was ciemnością. Żebyście tak nie mówili. Żebyście nie mówili, że jarzmo Boga, że prawo Boże jest jarzmem, bo to też Słowo Boże mówi. Bóg mówi, nie mówcie, że jakby Bóg nałożył na nas jarzmo. Bo to jest po prostu, no, to nie jest jarzmo. Dlatego Jezus mówi, jarzmo moje jest miłe, tak jakby letkie do niesienia. No, po prostu to jest, teraz myślimy, że to jest jarzmo, ale tak naprawdę prowadzi nas do życia. Ja kiedy przedtem, kiedy byłem właśnie daleko od prawa Bożego, też myślałem, że szabaty to wszystko to jest święta Boga. Jakby, że to jest po prostu jarzmo. Teraz widzę to, że to jest po prostu wolność w tym. To uwalnia od tego świata. Uwalnia od myślenia o tych pieniądzach, o tym wszystkim. Bóg uwalnia po prostu. Sami pomyślcie zresztą, że po co na samym początku wszechmocny Bóg ustanawiałby jakieś prawo, które miałoby nie mieć żadnego celu. Miało cel właśnie, żebyśmy stawali się tacy, jakim to był Chrystus. To jest cel prawa. Żebyśmy my się stawali, to jest to wypełnienie prawa, o którym mówił Jezus. Że On przyszedł wypełnić prawo, nie znieść. Wypełniać wolę Boga. Tak samo my musimy naśladować, Pismo Święte mówi, listy Jana na przykład, że On był sprawiedliwy i my mamy tak czynić jak On, jak Jezus Chrystus. No i on właśnie nie miał grzechu. I też ważna rzecz, którą powiedział Jezus właśnie na kazalnicy Mojżesza, tak? Zasiedli nauczyciele prawa, tam nauczyciele pisma, przepraszam, nauczyciele pisma i faryzeusze. Wszystko, co powiedzą stamtąd, zachowujcie, ale nie naśladujcie. Jezus właśnie też mówił w Ewangelii Mateusza 23. Wówczas Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów. Miejsce Mojżesza w nauczaniu zajęli nauczyciele pisma i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, czego was uczą. Nie naśladujcie jednak ich uczynków, mówią bowiem, ale sami nie czynią. Widzimy to chyba wszędzie teraz, że czasami mówią ludzie różne rzeczy, nawet zgodne z prawami Mojżesza, ale po prostu tego nie wykonują. Albo nawet i niezgodne, bo teraz, kiedy ta różnica, która jest teraz, a była kiedyś, to właśnie to, co było kiedyś, a teraz, to po prostu kiedyś mówiono z tej kazalnicy tylko Słowo Boże, a później jakoś rozmyślali na tym, tak przynajmniej słyszałem, dowiedziałem się, że po prostu schodzili później i omawiano Słowo Boże i pewno też narzucali jakieś swoje prawa, z tego co wiemy, które już nie były z Pisma Świętego, z Tory, tylko już ich jakieś wymysły albo dodatki, albo zła interpretacja, taka Tora ustna. No ale z tej kazalnicy, jak sama nazwa wskazuje, tylko się Torę czytał, tam Mojżesza, tak? Prawo Boże. Więc Jezus tu mówi, żeby wszystko, czego was uczą, czyńcie więcej, zachowujcie wszystko, czego was uczą.
I czasami może być tak, że ktoś powie wam o szabatach, ktoś powie wam o jakichś świętach, a sam nie będzie ich wykonywał. I możecie się do tego zniechęcić. Powiecie, a tak gadał, tylko taki obłudny był, nie? Sam nie zachowuje i to ja też chyba nie będę. Właśnie Jezus mówi to, czyńcie, zachowujcie, co mówią. Jezus też to wie, że czasami ludzie tylko mówią o tym. Więc żeby się nie zniechęcać. No i dobra, i to chyba będzie na tyle. Także Słowo Boże jest prawdziwym pokarmem. Prawo Boga, wszystko, całe Słowo Boże. Tak jak tutaj właśnie już na koniec, naprawdę, jak w tym liście do Efezjan, tak? O tej zbroi Bożej. W końcu bądźcie mocni w Panu, Jego potężną siłą. Włóżcie pełną zbroję Bożą. Pełną zbroję Bożą, czyli pełne Słowo Boże. Nie tylko jakieś urywki z kontekstu, tylko pełne. To ma się wam w jedną całość ułożyć. Całe Słowo Boże. Bo to jest, jak Jezus to powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus nie przyszedł znieść prawo Boże, nie przyszedł nic tam zmieniać. On po prostu nadał temu sens. Teraz my to odczytujemy, że to było naprawdę ważne, skoro umarł za to. Że to nie było widzimisię takie Boga, że powiedział jakieś prawa i ma się to spełniać, tylko po prostu tak, na tyle poważne, że sam przyszedł i umarł za to. Była to poważna sprawa. To tak jak trochę statek tonie i kapitan schodzi na końcu. No i tak zszedł do nas. Znaczy schodzi, no tam akurat uratuje się ostatni. No. Tutaj akurat jest trochę inaczej, bo Jezus przyszedł. Na samym końcu najpierw proroków posyłał, a później sam przyszedł. To ważna sprawa, to jest ważna sprawa. Jakby trzeba się ratować. Wiem, że po prostu ten świat może zdawać się jakiś taki kolorowy i fajny, szczególnie jak się jest młodym. Ja sam robiłem różne rzeczy i sam teraz widzę właśnie, że pogubiłem się w tym wszystkim. Że pogubiłem się i po prostu. Stańcie się jak dzieci. Dziecko jest takie właśnie niewinne i czego wam życzę właśnie. Także udanego szabatu, udanego odpoczynku. Szabat to jest po prostu odpoczynek. Bóg dał odpocznienie. To też mówi Pismo, że dziś, kiedy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś. Nie jutro, nie pojutrze, tylko dziś. Bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy po prostu przyjdzie Jezus, tak? I właśnie, żebyśmy weszli w te odpocznienie. Odpocznienie Pana odpocznienia. Pana Boga, Jezusa Chrystusa. Żebyśmy weszli w to odpocznienie. Żeby po prostu znaleźć sens swojego życia. Zobaczyć, że to życie tutaj się nie kończy. To jest tylko jakiś taki przedsionek. Też właśnie Pan Bóg jest żywym Bogiem, będzie albo będzie wam potwierdzał to, co staram się powiedzieć, jeżeli będziecie czytać Słowo Boże, albo nie. I wtedy zobaczycie, czy ten Bóg naprawdę chce, żeby po prostu Jego prawa były zachowywane, czy nie. I mówię znowu o prawie, bo to jest też ważne, ale taki jest cel, po prostu, żebyście. To Słowo Boga po prostu. Jakby to nie nazywał, no Słowo Boga po prostu, żebyście odnaleźli Boga i zobaczyli właśnie, że niektórzy ludzie pragną tylko was oszukać, zwieść dla swoich, żeby się poszczycić wami, swoim wielkim kościołem, czymkolwiek. Jak to powiedział Jezus, że mamy być najmniejsi, jeżeli chcemy być najwięksi, nie szczycić się mądrością, bo mądrość jest tylko u Boga, tylko Bóg jest mądry. I On chce być Twoim pasterzem. I ci ludzie, którzy są gdzieś tam, chcą być Twoimi pośrednikami pomiędzy Bogiem, po prostu już sprzeciwiają się intencjom Boga, jakby woli Bożej, bo Bóg chce być Twoim osobistym właśnie nauczycielem, pasterzem.
i chce ci objawiać wszystko, chce ci pokazywać. On cię kocha, on chce, żebyś był jak Mojżesz czy jakiś Abraham, po prostu, że po prostu jesteś dla niego tak samo ważny. Jeżeli uwierzysz, zostanie ci to poczytane za sprawiedliwość i z wiary będziesz zbawiony, ale przecież nawet jak Abraham był zbawiony z wiary, to później dostał jakieś polecenia od Boga, coś musiał robić. Nie było tak prosto. Został zbawiony z łaski i przez wiarę. Także życzę wam tego, żebyście byli zbawieni. Halleluja. Chwała Panu. Amen.